Narodowym, światowym, jakie przymiotniki jeszcze, panie Heniu? Dniu Jajcarza. Dniu Jajcarza w ramach Europy na widelcu. To będzie turniej tego, z czego słyną ludzie w telewizji, czyli z bicia piany. Bić pianę inaczej niż politycy. Inaczej, ja nie chciałem oczywiście tam tych skojarzeń już tutaj wprowadzać, ale wiadomo, o co chodzi. Proszę państwa, miejsca państwa pracy są przygotowane. Satysfakcja gwarantowana, możliwości niebywałe. Mają tu państwo jajka, mają tu państwo podkładeczki tekturowe, są miski, a także mamy dla państwa tak zwane tym urządzeniem, jak to było w seksmisji, tym urządzeniem mężczyźni traktowali kobiety. Kto z państwa pamięta, jak to szło? To sekator. To nie jest sekator, to jest taki ubijak. O, dzisiaj jest w sklepach dużo nowocześniejsze rzeczy można zdobyć, same to robią. A państwo będą mieli taki tradycyjny, europejskiego pochodzenia, dwudziestowieczny ubijak, mieszadełko, jakby to nazwać, panie Heniu. Ochrona wpuści albo nie wpuści. O. Put my feet back on the ground. Henryk Pasternak, proszę państwa, panie Heniu, pan wybiera uczestników do turnieju bicia piany. Proszę zejść. Henryk Pasternak schodzi teraz do publiczności i wybiera 7 z 49. Ta pani, ten pan, państwo pamiętają ten kawał pani, wybory Miss Polonia. Pani, ubierać się i do domu. Panie Henryku, niech pan się pospieszy. Ile osób mamy? Nie wiem, ile macie miseczek. Miseczki dwie, tam pani w różowej. Ile jest jajek właściwie, nie miseczek? Może z tej strony, panie Henryku. No i tak właśnie jest. W kuchni rządzą, ale później, żeby wiedzieć, kogo nakarmić. Dla pana też, proszę bardzo. Proszę państwa, proszę zostać po turnieju bicia piany, bo będziemy wręczać nagrody. Będzie wycieczka Eurolotu do Gdańska dla rodziny, właściwie dla dwóch rodzin nawet mam. Stewardessy jeszcze tutaj gdzieś obsługują na planie, więc proszę kupon wypełnić u stewardess, bo do wygrania jest wylot do Gdańska dla całej rodziny i z powrotem. Nawet dwa takie wyloty. O! No to tu jest całkiem ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciorga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i jest szósta miseczka, tak? Dla pani? Tak? Dobrze mówię? Dwa jajka na jedną. Nie wiem, jakie są zasady. Za chwilę oddam mikrofon panu Pasternakowi i wytłumaczy zasady regulaminu.